Tematem tego wykładu jest Królestwo Chrystusa w świetle encykliki Quas Prima z Piusa XI. Pius XI to Achilles Ratti z włoskiej Lombardii, który jako nuncjusz apostolski w Polsce wyróżnił się wprawdzie podczas wojny rosyjsko-polskiej w roku 1920, bo spośród dyplomatów tylko on i poseł turecki nie opuścił Warszawy. Lecz potem zachował się niekorzystnie dla Polski podczas plebiscytu na Śląsku. Przez to został usunięty z kraju, głównie ze sprawą arcybiskupów Adama Sapiehy i Józefa Teodorowicza. Blaski i cienie będą się wiązać także z jego papieską postawą względem Chrystusa Króla. Bo na tle pięknej encykliki Quas Primas przygnębia jego brak niemal rozsądku w sprawie meksykańskich chrystusowców, Christianos, o których obecnie dobry film Christiana nie przypadkiem można oglądać tylko w niektórych i bardzo nielicznych kinach na świecie i w Polsce. Ci prawdziwi męczennicy, nieraz bardzo młodzi, umierali z okrzykiem Viva Cristo Rey! Niech żyje Chrystus Król! I to na tle święta, które swoją encykliką wprowadził Pius XI. Dotąd do grona błogosławionych zaliczono z nich 39, a trwają inne procesy w tym względzie. Kardynałem został Ratti w lipcu 1921 roku, a w 5 miesięcy później papieżem. W posłudze swej chętnie i często sięgał do nauczania Leona XIII, który ponad 25 lat rządził Kościołem przy końcu XIX i na samym początku XX wieku. Tak było na przykład w sprawie jedności chrześcijan, gdzie pisząc encyklikę Mortarium Animos o popieraniu prawdziwej jedności Kościoła, czyli o ekumenizmie zdrowym, streścił i przystosował odnośną encyklikę Leona XIII Satis Cognitum. A wcześniej, w roku 1925, podjąwszy prawdę o Chrystusie Królu, oparł się na encyklice Annum Sacrum, o poświęceniu się ludzi Najświętszemu Sercu Jezusa, którą Leon XIII wydał w roku 1899. W niej to Pius XI przejął i szczęśliwie rozwinął naukę poprzednika o władzy, którą Chrystusowi są winne nie tylko osoby, lecz także narody, a głównie te jego słowa. Władza Chrystusa rozciąga się nie tylko na narody katolickie, czyli na tych, którzy ochrzczeni w należyty sposób należą prawnie do Kościoła, chociażby na skutek błędu i niezgody żyli z dala od prawdy i miłości. Dotyczy ona także tych wszystkich, którzy jeszcze nic nie wiedzą o wierze chrześcijańskiej. Tak więc we władaniu Jezusa pozostaje cały rodzaj ludzki i słusznie. Ten bowiem, który jest jednorodzonym Synem Boga Ojca i posiada jedną z Nim naturę, będąc odbiciem, odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, z konieczności musi także mieć wszystko inne wspólne z Ojcem, a więc także najwyższą władzę nad całą rzeczywistością stworzoną. Pismo Piusa XI można streścić w dwóch zdaniach, które wskazują na dwie rzeczywistości, na dwie strony rzeczywistości jednej i tej samej. Pierwsze brzmi: Chrystus jest wprawdzie Królem głównie w wymiarze duchowym, lecz jest On nim także w sprawach doczesnych. Drugie zdanie: Chrystus króluje nie tylko poszczególnymi wiernymi poprzez swój wpływ na ich rozum i wolę, lecz także na ich,
nad ich zbiorowościami panuje. Zbiorowościami, które on sam stworzył, począwszy od małżeństwa i rodziny, aż do narodu i państwa, a nawet całego rodzaju ludzkiego. Obydwa te zdania bliźniacze można i trzeba ująć w postaci nie tylko jednostka, lecz także społeczność. Podlega panowaniu Chrystusa. Ów zarys nie tylko, lecz także jest bardzo ważny, bo w nim na przestrzeni wieków często ogłaszano dogmaty. Zwłaszcza te najważniejsze, pierwszorzędne dogmaty. Otóż w wieku IX patriarcha Focjusz wmówił swoim ziomkom bizantyńskim, że Duch Święty pochodzi tylko od Ojca, a nie także od Syna. A jednocześnie wyraził pogląd, że następca Piotra Apostoła, czyli biskup Rzymu, papież, ma wśród biskupów pierwszeństwo tylko honorowe, jako pierwszy pośród równych, a nie pierwszeństwo także z wierzchu. W wieku XVI zaś protestanci za Lutrem stwierdzili, że do zbawienia potrzebna jest tylko wiara, a nie ona i uczynki. Że Eucharystia to tylko sakrament, a nie także ofiara. Że źródłem objawienia jest tylko Biblia, a nie ona i tradycja. Stwierdzenia tak zawężające mają przedwstępnie posmak błędu. W ostatnich dziesięcioleciach dotyczy to nauki o Królestwie Chrystusa, bo kręgi katolicko-reformowane rozpowszechniły pogląd, jakoby ono, owo Królestwo w doczesności, dotyczyło tylko jednostek w wymiarze duchowym. Tylko, znów tylko. Tylko jednostek w wymiarze duchowym, a nie także narodów w wymiarze doczesnym. Na ten błąd zresztą wskazuje sam Chrystus Pan i to również w osobliwej chwili, szczególnie uroczysty, bo tuż przed swoim wstąpieniem do nieba, to jest jego testament, ostatnie słowo. Wtedy uroczyście rzekł: dana mi jest pansa exousia, wszelka władza na niebie i na ziemi, wszelka władza. Wszelka więc nie tylko duchowa i nadprzyrodzona względem jednostki, lecz także względem społeczeństwa w jego sprawach doczesnych, które trzeba ułożyć według Ewangelii, czyli zgodnie z jego Pana wolą. Jak zresztą można inaczej rozumieć te słowa świętego Pawła o Chrystusie Panu. Trzeba, by on królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Wszystko bowiem Bóg Ojciec rzucił pod jego stopę. Wszystko. Pan. Wszystko. Sam wreszcie Pan Jezus w takim właśnie blasku objawił się wielokroć apostołowi Janowi, gdy ten przebywał na egejskiej wyspie Patmos. Zapisał to w Apokalipsie. Już na początku Jan upatruje w nim, widzi go jako władcę królów ziemi. Archonton Basilion Tiskinis. A przy końcu ujrzał na jego głowie 10 diademów. I zobaczył, że na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię. Basileus, Basilewon, Kekios, Kirium. Król nad królami i pan nad panami. Nad jakimi królami? Jeśli nie ziemskimi. A takimi panami, jeśli nie ziemskimi. Celem głównym papieża Piusa XI jest podkreślenie społecznego i doczesnego panowania Chrystusa, bo on wyraźnie stwierdza, że jego królestwo duchowe i względem jednostek jest powszechnie oczywiste. Jest powszechnie przyjmowane przez chrześcijan. Więc nie ma o czym mówić innymi słowy.
nie masz. Głównie chodzi o to, o panowanie doczesne i w społeczności. I mówi, że to panowanie duchowe w danym jednostki przez łaskę jest przyjmowane przez wszystkich chrześcijan na podstawie wielu świadectw Pisma Świętego, które on zresztą wyszczególnia w znacznej części encykliki. Jak to jednak miało i ma miejsce na przykład względem powagi świętego Piotra i jego następców, gdzie niekatolicy nie chcą brać dosłownie słów Pana Jezusa, wbrew faktom, wbrew temu, co powiedział, nie chcą brać dosłownie słów Jego, Ty jesteś Piotr, opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego, ja prosiłem za Tobą, aby nie ustała Twoja wiara, Ty ze swojej strony utwierdzaj Twoich braci współapostołów. Jak te słowa są omijane na ścisłe. Wszelkimi sposobami, tak jak w przypadku Królestwa Chrystusa, nie biorą oni, owi chrześcijanie, pod uwagę tych zdań biblijnych, które wskazują na jego odniesienie także doczesne i społeczne, więc na stan i ukierunkowanie kultury, gospodarki i polityki, narodu i państw. Dotyczy to głównie krajów, gdzie katolicy stanowią większość. Pierwszym z nich stała się Armenia w roku 301, później Cesarstwo Rzymskie, a w Europie ostatnim Litwa za sprawą świętej Jadwigi i króla Jagiełły. W imię czego? W imię czego? W takich krajach, w takich państwach, na przykład dzieci i młodzież miałyby słuchać nauczycieli wolnomyślnych, bezbożnych czy zboczonych, a w teatrach i kinach oglądać rzeczy, które gorsze. W imię czego? Dlaczego miałyby się te dzieci, młodzież uczyć technologii zapobiegania ciąży, czy nawet jej usuwania, które jest zabójstwem? W ramach przepisu, który do niedawna chyba nazywał się wzniośle przygotowaniem do życia w rodzinie. To była technologia w najgorszym wydaniu. Chyba jest jeszcze gorsza. Jest to nie do pomyślenia już według zasad prostej demokracji, gdzie przeważa głos większości, głosowanie. Nawet na tym poziomie płaskiej demokracji to jest nie do pomyślenia, jeśli demokracja jest zdrowa. Mówię o tej prostej demokracji, która zresztą wcale nie musi, ja mówię, nie powinna. Powiedzmy, że nie musi uchodzić za ustrój najlepszy. Ponieważ papieżowi o ten szczegół chodzi najbardziej, niemal wyłącznie. Więc odnośnie zdania jego warto poznać to słowo. Otóż pisze mu. Błądziłby bardzo ten, kto by odmawiał Chrystusowi i człowiekowi władz nad jakimikolwiek sprawami doczesnymi, kiedy on od Ojca otrzymał nieograniczone prawo nad stworzeniem. Także wszystko poddane jest jego woli. Dopóki żył na ziemi, wstrzymywał się zupełnie od wykonywania tejże władzy i, jak niegdyś, wzgardził troszczeniem się i posiadaniem rzeczy ludzkich, tak wówczas pozwolił i pozwala dziś na nie tym, którzy je posiadają. Przepięknie to wyrażają słowa, nie odbiera rzeczy ziemskich ten, który daje Królestwo Niebieskie. Nie ma tu żadnej różnicy między jednostkami, rodzinami czy państwami. Bo ludzie złączeni w społeczeństwie nie mniej podlegają władzy Chrystusa, aniżeli jednostki. Zaiste On jest źródłem zbawienia tak dla pojedynczych ludzi, jak dla ogółu. Nie ma w nikim innym zbawienia, gdyż nie ma pod niebem innego imienia danego wśród ludzi, którym mielibyśmy zostać zbawieni. Czytacza świętego Pawła. On sam jest sprawcą pomyślności i prawdziwej szczęśliwości tak dla pojedynczych obywateli, jak dla państwa. Nie skądinąd bowiem szczęście dla państwa, a skądinąd dla człowieka, ponieważ państwo to nic innego jak zgodny zespół ludzi.
Niechże więc rządcy państw nie wzbraniają się sami i wraz ze swoim narodem oddać Królestwu Chrystusa publicznych oznak czci i posłuszeństwa, jeżeli pragną zachować nienaruszoną swą powagę i przyczynić się do pomnożenia pomyślności swojej ojczyzny. Dużo uwagi papież poświęca teologicznemu uzasadnieniu Królestwa Chrystusa. Wskazuje on na dzieło odkupienia, w którym Pan Jezus za cenę własnej krwi, wylanej na krzyżu, wykupił ludzi spod wpływu z niewoli szatana, przejmując ich pod swoją władzę. Więc oni, jako wykupieni, stali się jego własnością. Niemniej ważnym powodem jest dzieło stworzenia, nie tylko dlatego, że odwieczny Syn Boży jako druga osoba Trójcy uczestniczył w nim wespół z Ojcem i Duchem, ale także, a nawet głównie, ze względu na to, że jego wcielenie, które miało dokonać się w tak zwanej pełni czasu, było już zamierzone uprzednio, według porządku nie czasowego, ale logiczno-warunkowego. Jeszcze kilka słów później. Obraz Bożego Syna Wcielonego, czyli Jezusa z Nazaretu, ma przed oczyma święty Paweł, gdy pisze: wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i w Nim wszystko ma istnienie. Wcielony Syn Boży, czyli Chrystus Pan, w zamyśle Boga, był przed stworzeniem świata. Jako punkt odniesienia przy stwarzaniu wszechrzeczy. Wszystko i z aftom dla Niego zostało stworzone. Aby Mu podlegało we wszystkich warstwach bytu, od przyrody nieożywionej, aż po rodzaj ludzki i aniołów. Świat więc został stworzony jako Królestwo Chrystusa, środowisko Jego, będące w Jego własności. Mniejszy wzgląd podobnie papież ukazuje w istotnym zarysie ogólnym. Ze względu na zwięzłość pisma, jakim jest list ogólny, liter encyklicy. Lecz nie rozwinął go chyba także dlatego, że między innymi w tej sprawie trwało i trwa teologiczny spór między szkołami dominikańską a franciszkańską. Przy czym już powyższy zarys tej nauki, nie mówiąc o szczegółach, uzyskuje pełne i spójne uzasadnienie tylko w teologii błogosławionego Jana Dunsa Scota z zakonu świętego Franciszka. Na taki stan rzeczy wskazał przełożony tegoż zakonu, gdy pełen wdzięczności dla papieża skierował do braci encyklikę teologiczną. Jest ona znacznie obszerniejsza od papieskiej. Quas primas wyrysuje składniki nauczania na ze Szkocji oraz jego szkoły. Te składniki, które streścił sam papież Pius XI, stąd przełożony generalny chciał to wyraźnie pokazać. W skrócie te składniki można przedstawić tak. Na stronicach zapisanych przez Jana ze Szkocji często występują słowa: znak, moment, punkt, chwila, porządek. Posługiwał się nimi, gdy ze szczerą dokonywał jakby prześwietlenia, rozróżniając strony i składniki tego, co inni uważali za coś jednolitego i niepodzielonego. Oto na przykład twierdzenie, które znamienne jest dla jego nauki o Chrystusie Panu. Chodzi o porządek przedwiecznych zamysłów Bożych. W pierwszej chwili Bóg, Ojciec, miłuje samego siebie. W drugiej
jako sam byt najdoskonalszy nie może siebie nie miłować, jako byt najwyższego. W pierwszej chwili Bóg Ojciec miłuje samego siebie, w drugiej miłuje siebie poprzez innych. W trzeciej chce być miłowany przez tego spośród innych, kto może go miłować w stopniu najwyższym. W czwartej przewiduje tej natury zjednoczenie z boską osobą Syna, z drugą osobą Trójcy. Jest oczywiste, że w odniesieniu do życia wewnątrzboskiego słowa te nie oznaczają następstwa czasu, którego tam nie ma, lecz porządek logiczno-warunkowy, nazywany przez Jana także naturalnym, bo wynika on ze stałej rzeczy rozważanej pod kątem logicznym lub metafizycznym. Przy tym kolejność zamysłów, które skierowane są ku celowi, jest odwrotna względem kolejności czynów, przez które dzieło będzie wykonywane. Pan Jezus z Nazaretu urodził się wprawdzie znacznie po stworzeniu świata, a nawet blisko pewnej granicy dziejów, którą Paweł nazywa pleromatochron, pełnią czasu. Lecz w zamyśle Boga był on pierwszym wśród tego, co Bóg chciał ustanowić na zewnątrz siebie. Pan Bóg, który nie może nie miłować istoty własnej, będąc dobrem najwyższym, z powodu tej właśnie miłości, słusznej i należnej i koniecznej, pragnie być kochany i chwalony także ze strony innych. Jest głównie przez tego, kto mógłby go kochać w najwyższym stopniu, a także ze strony tych stworzeń, co w orszaku tamtego byłyby zespolone według stopnia doskonałości poszczególnych bytów. W tym celu Bóg, głównie chodzi oczywiście o ludzi i aniołów, w tym celu Bóg przede wszystkim postanowił, że Pan Jezus ocznie się i narodzi jako objęty osobą Syna Bożego, a następnie, że świat będzie Jego środowiskiem. Orszakiem, jakby załącznikiem, który sam w sobie będzie uporządkowany według warstw, począwszy od natury martwej, poprzez świat roślin, zwierząt, aż do rodzaju ludzkiego, któremu towarzyszą aniołowie. Wszelkie stworzenie jest przyporządkowane do Bożego Syna Wcielonego i do Niego sprowadzone, gdyż, jak mówi Paweł, Bóg odwiecznie postanowił stworzenia w Nim zebrać jako pod głową. W tym celu, by każde z nich według swojego stopnia uczestniczyło w najwyższej miłości i chwale, którą On, Bóg w Trójcy jedyny, otrzymuje od Pana Jezusa. W tym świecie pojawił się teologiczna tkanka mistycznego przekonania świętego Franciszka, który uporządkowanym przez to pięknym i dobrym dziele stworzenia widział drabinę, po której stopniowo można wznieść się do tego, który jest najpiękniejszy i dobrem najwyższy. Nas przeto, którzy znajdujemy się u szczytu dzieła stworzenia, Pan Bóg według słów Pawła, w Nim, w Chrystusie, wybrał nas przed założeniem świata. Z miłości przeznaczył nas na usynowienie poprzez Jezusa Chrystusa i dla Niego jest w tom ku uchwale swojej łaski, którą napełnił nas umiłowany. W tym jest, który jest Jego Synem Jednorodzonym, lecz jednocześnie pierworodnym między wielu braćmi, jak mówi Paweł. Po protodokos en polis adelfis. Pierworodny między wielu braćmi, którymi my jesteśmy. On jest pierworodny w zamyśle Bożym. Im zaś Ojciec powiedział z nad góry, im nam powiedział z nad góry Tabor, oto mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, słuchajcie. Okazał się posłuszeństwo. Bądźcie posłuszni Jego władzy. Na tę prawdę wskazał Paweł, pisząc: wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus Boga. Natura ludzka przeto jest celem wszechświata, lecz ona sama znajduje swój szczyt i koronę w Panu Jezusie, bo Jego ciało i Jego dusza wyrastają ponad wszystkie inne dusze i ponad wszelkie ciało. W ten sposób orszak największego miłośnika Boga stanowi jakby stożek albo piramidę, której szczyt, czyli doskonałość,
dokonuje się w punkcie zjednoczenia Słowa Bożego z naturą ludzką, czyli Syna Bożego Odwiecznego, drugiej osoby Trójcy z naturą ludzką. W teologii Jana Szkota i tylko w niej pełne umocowanie znajduje starochrześcijańskie nauczanie o Chrystusie Królu, który jest Alfą i Omegą, tym, który był, który jest, który przychodzi. Wszechwładcą, pomantokratą, którego obrazy górują nad ołtarzami z pierwszych wieków, jak zresztą dotąd są zdobione kościoły obrządku wschodniego. Otóż nie mówi się więc, że Chrystus jest królem, bo nabył sobie rodzaj ludzki, gdy odkupił go za cenę swej krwi. Zdanie to jest po części prawdziwe, ale dotyczy ono celu drugorzędnego, dodanego, a nie pierwotnego, czyli korzenie jego chwały królewskiej. Przeznaczenie Pana Jezusa, według którego miał On począć się i narodzić jako objęty osobą Syna Bożego, przez braci mniejszych nazywane jest bezwzględnym, bo On, według słów Pawła, miał być pierworodnym wobec wszelkiego stworzenia. A według apostoła Jana początkiem, czyli zasadą Bożego stworzenia. To bez żadnego względu na przyszły grzech ludzki. Mocą swojej wszechwiedzy w pozaczasowym punkcie następnym, o którym jeszcze nie wspomnieliśmy, w następnym punkcie w owym szeregu. To jest po widoku grzechu, który przewidział także odwiecznie, ale później w szeregu tym pozaczasowym. Bóg ujrzał tego Syna wcielonego, który teraz, zachowując to, co należało do zamysłu pierwotnego, miał przyjść z dodatkiem, jakim było ciało podległe cierpieniu. Kiedy jednak młody Jan Duns przybył do Paryża, wyrażano tam mniemanie przeciwne, podzielane wcześniej także przez świętego Tomasza. Podzielano je, mówiąc, jakoby według Pisma oraz Ojców powodem wcielenia było uwolnienie ludzi od grzechu, zwłaszcza od pierworodnego. Janowi trudno było sobie wyobrazić, że dobry Bóg miałby spełnić arcydzieło swoje, sumum opus, to jest wcielenie Syna, tylko jako zmuszony przez bodziec z poziomu o wiele niższego, czyli ową przypadkową potrzebą, którą stało się odkupienie z grzechu. Tak, przeto wyjaśnił on wypowiedzi Pisma, stosując metafizyczne prawidło o porządku zamysłu, nazywanym też porządkiem celowym, jako odwrotnym do kolejności wykonania tego, co było zamierzone. Ponieważ przeznaczenie jakiejkolwiek osoby do chwały, mówi on, z natury rzeczy poprzedza przewidzenie grzechu i potępienia tej osoby, to o wiele bardziej sprawdza się to odnośnie do duszy Chrystusa, która była przeznaczona do chwały najwyższej, chodzi o ludzką duszę Chrystusa. Ogólnie zaś niech to zamierza w sposób uporządkowany. Najpierw chce tego, co bliższe jest celu, jako lekarz, który chce wyleczenia człowieka, zanim przepisze mu lekarstwo, aby on zażył je przeciw chorobie. Ponieważ więc Bóg dla każdego chce chwały niebieskiej wcześniej, aniżeli łaski, która jest ziarnem zasiewem tamtej, tak i wśród przeznaczonych do chwały, według porządku, najpierw On chce chwały tego, kogo chce mieć najbliżej, czyli Pana Jezusa. Skąd wynika, że dla tejże duszy Chrystusa pragnie On chwały wcześniej niż dla kogokolwiek innego. Wynika to również stąd, że chwała, którą Bóg ma otrzymać od Pana Jezusa, nieskończenie przewyższa tę, którą mógłby otrzymać od wszystkich razem ludzi przeznaczonych do chwały. Poza tym Bóg dla każdej osoby chce chwały i łaski, zanim przewidzi stany im przeciwne, czyli grzech i potępienie. Stąd dla duszy Chrystusa pragnie on chwały, zanim przewidzi, że Adam zgrzeszy i że będzie trzeba zastosować lekarstwo, by ranę wyleczyć. Z mniemania to miejsce natomiast wynika, że jakoby arcydzieło Boga, którym jest wcielenie Syna, było czymś wymuszonym i przypadkowym, a ponadto jakoby dokonało się ono ze względu na dobro mniejsze, którym oczywiście byłaby chwała przez Boga otrzymana nawet od ludzi, nawet wszystkich razem. Z
Stąd też wynikałoby, że Bóg do chwały przeznaczył Adama wcześniej niż Pana Jezusa. Dochodzi się więc do poważnych trudności, według których Bóg, przeznaczywszy Adama do chwały, przewidział jego grzech, zanim do chwały przeznaczył Chrystus. Wespół z błogosławionym Janem Duchem wpada stwierdzić, że nawet gdyby Adam nie zgrzeszył, Syn Boży wcieliłby się, przychodząc na świat jako Pan chwały i Król tych, którzy przez Niego, z Nim i w Nim mieli osiągnąć chwałę niebieską, aby być condidi gentes, miłośnikami Boga wokół Niego, jako miłośnika głównego oraz najwyższego. Według tego klucza wyjaśniają się niektóre zdania Pisma Świętego oraz Ojców, tylko twierdzące zresztą, a nigdy wykluczające, które cel wcielenia zdają się upatrywać w odkupieniu. Bo w istocie znaczenie ich jest takie. Gdyby Adam nie zgrzeszył, to Chrystus nie przyszedłby jako odkupiciel, a nie, że w ogóle by nie przyszedł. Nie przyszedłby jako odkupiciel, który umiera na krzyżu. Wydaje się, że różnica między obydwoma stanowiskami dobrze ujął ksiądz diecezjalny Józef Pole, wybitny teolog, czynny głównie na początku wieku XX. Zauważył on, że na tle zamysłów Boga Pan Jezus potomistów znajduje miejsce najniższe, a przeciwnie najwyższe u Jana ze Szkocji. Według Tomasza bowiem Bóg najpierw zamierza stworzenie świata, potem przewiduje upadek Adama, a następnie zamyśla zbawić świat poprzez wcielenie, które przez to wyłącznie rzut kupieńcze ma być dać naturę, żertwę na ofiarę. Jan przeciwnie naucza, że Pan najpierw pragnie wcielenia, to jest przyjścia Syna w ciele niecierpiętliwym, chwalebnym, aby On stał się głową i królem tych, co według stopnia własnego będą uczestniczyć w miłości, którą On Bogu wyraża. A dopiero następnie przewiduje grzech Adama, a w końcu postanawia odkupienie, oczywiście nie zmieniając pierwotnego zamysłu, lecz tylko dodając do teraz wymiar odkupieńczy, który ma się dokonać w ciele już podległym cierpieniu. Kończąc. Wspomnieliśmy o błędach, o błędnych zawężeniach spod hasła tylko, tylko. To robili prawosławni i robią protestanci, bo tylko, sola scriptura, sola fides. Sola cenas, tylko uczta pańska, rzekomo Eucharystia, a nie także ofiary. Owe zawężenia spod hasła tylko, które na przestrzeni wieków stały się udziałem prawosławnych oraz protestantów. W przeszłości zaś niedawnej, bo w czasie soboru Watykańskiego II, a zwłaszcza w przemianach, których dokonano po nim, owo zjawisko zdało się powracać. Bo postanowiono odsunąć panowanie Chrystusa w narodach, w wymiarze społecznym i w sprawach doczesnych, odsuwając je na koniec wieku. Ciągle zresztą w znaczeniu wyłącznie duchowym. Na koniec świata. Dlatego w ramach przewrotu liturgicznego nie tylko jego święto przesunięto z ostatniej niedzieli października na sam koniec roku liturgicznego, lecz także zmieniono jego treść i nazwę z Chrystusa Króla prosto na czyli Wszechwładnego, o Pantokrator, na Króla Wszechświata, poniekąd wysyłając go w przestrzeń okołoziemską, aby tu nie przeszkadzał w sprawach społecznych oraz politycznych. Już na Soborze temu przeciwstawiało się stronnictwo ojców tradycyjnych, lecz tego nurtu nie zdołali powstrzymać. A skutki także obecnie widać z dnia na dzień coraz okropniejsze. Po Soborze zjawisko to głęboko ukazał jeden z jego uczestników najwybitniejszych w książce pod tytułem Oni pozbawili go korony.
na tle encykliki Piusa XI i Nowego Święta. Katolicy Meksyku, czyli cały naród, po długotrwałym oporze wiernym względem prześladowań ze strony garstki masonów rządzących, dnia 1 stycznia roku 1927 ten naród, jakże nam drogi, podjął walkę o wolność wyznawania wiary. Też był stanie styczniowym. Po około 3 latach zmagań, gdzie przewagę coraz większą wykazywali Cristeros, prezydentowi Carius, drogą dyplomatyczną udało się przekonać papieża do załatwienia sprawy polubownie w celu zaprzestania walki i otwarcia kościołów, jak mówię. Jako warunek postawił on złożenie broni przez katolików. Papież, nie postarawszy się o żadne rękojmie, zgodził się na to, nakazał biskupom przyjąć tę ugodę. A powstańcy, posłuszni biskupom, o zgrozu, pod karą wyklęcia z kościoła, musieli broń złożyć. Kiedy ją zabrano, masoński rząd w wojsku nakazał wręcz polowanie na Cristeros. Zamordowano około 500 dowódców i ponad 5000 powstańców, w tym księży. Było to więcej, niż wynosiły ich straty podczas 3 lat wojny. W znacznej mierze więc powtórzyła się rzeź katolickiej Wandei w rewolucyjnej Francji. A w około 10 lat później w Hiszpanii miało ich zginąć niemal 4 razy więcej katolików wiernych. Obecnie katolicy w Europie wprawdzie nie są zabijani, lecz okoliczności polityczne i kościelne nie są lepsze niż wówczas w Meksyku, gdy tam hasłem powstańców stało się Viva Cristo Rey, niech żyje Chrystus Król. W naszej Polsce zaczęto niemal pozdrawiać się słowami Króluj nam Chrystus, w pieśni dodając zawsze i wszędzie. Nie tylko więc każdemu osobiście Króluj, lecz także gronu, społeczeństwu, narodowi, państwu. My chcemy Boga w rodzinkole, w troskach rodziców, dziadek z nami. My chcemy Boga w książce, w szkole, w godzinach wytchnień, w pracy, w dniach. My chcemy Boga w wojsku, w sądzie, w rozkazach królów, w księgach praw, w służbie na morzu i na lądzie. Spraw tu, Maryjo, spraw o spraw. My chcemy Boga w wszelkim stanie. Boga niech wielbi szlachta, lud, pan czy robotnik, czy mieszczanie, Bogu niech niosą życia trud. My chcemy Boga w naszym kraju, wśród starodawnych polskich strzech, w polskim języku i zwyczaju, niech Boga wielbi chrobry lech. My chcemy Boga w każdej chwili, i dziś, i jutro, w szczęściu, w łzach, czy nam się pociech niebo chyli, czy w gruzach legnie szczęścia gmach. My chcemy Boga, Jego prawo, niech będzie naszych czynów tchem, byśmy umieli chętnie, żwawo, obierać dobro, gardzić złem. Błogosław słodka Pani, błogosław wszelki stan. My chcemy Boga, my poddani. On naszym królem, on nasz Pan.